No hej, cześć, siema do wam wszystkim, z tej strony Hubson, a dziś pogramy sobie w Dekru 2. Już w sumie już dawno odcinka nie było z Dekru 2, także przyjemnie by było wrócić do tego. Mamy oczywiście naszego ostatnio zdobytego Pontiaca GTO. Tylko nie wiem, czy właśnie nie będzie za cicho, bo coś ostatnio z dźwiękiem robiłem i musiałem od nowa wszystko ustawić i wiecie. I tak nie wiem, tak na oko ustawiłem, ale w miarę powinno być dobrze, nie wiem jak to będzie. Także zobaczymy sobie. Najwyżej ciutkę mogę przybliżyć. A, to jest ulubiony samochód. Okej, nieważne. I właśnie widziałem. Nowa historia jest, gdzie można zdobyć samochód. Nie wiem, chyba. Też nie, w sumie niedawno, bo to kiedy wyszło? Nie wiem. Parę dni temu może, załóżmy. Coś takiego. 12 etapów, ale. Jakiś japoński wózek w końcu. Pewnie już większość z was ma. A ja dopiero tutaj ogarniam temat, także spoko. Dom na wzgórzu. Znajdź dom na wzgórzu stojący przed torem Mazda. A, byliśmy tam kiedyś. No. Raceway Laguna Seca? Seca? Nie wiem jak czytać. Pomiędzy San Francisco a Los Angeles. Okej. Teraz to trochę się pozmieniało, bo nie mam jak przypiąć kierownicy. Przypiąć, podłączyć i tak dalej, nie? Bo nie ma jak. Aczkolwiek. No trochę tutaj to bym musiał obecnie zdjąć. No dobra, mniejsza. Pomiędzy Los Angeles a San Francisco Raceway Mazda. Dobra, szukamy tego. O, już znalazłem w sumie. Aha, koło Big Sur. Okej, okay, a weźmy. To jakaś droga dojazdowa jest, czy to tak? A, no dobra, jest coś niby. Tędy, no tędy można. Ale tu możemy się w sumie pierwsze miejsce przenieść. O, tu się przeniesiemy. Praktycznie nic nie grałem. Nic a nic w Dekru 2. Ale przydałoby się nam zmienić samochód na jakiś taki może bardziej wygodny do jazdy. Zaraz sobie zobaczymy. 3000 samochodów później. Tu mam przeróżne jakieś cacka. Cudeńka. Tak, taksóweczkę pewnie. AMG, no to było. Limuzynkę nie, koniecznie. A może weźmy sobie to Alfa Romeo. Powinno nam starczyć. No a dzisiaj w sumie w ogóle głos mam w miarę okej do rozmowy, bo w sobotę się było na koncertach i tak dalej, także bardzo fajnie. W niedzielę, w poniedziałek to po prostu bez głosu praktycznie byłem. Także byśmy na migi chyba się musiałbym nagrywać. Normalnie nic się nie dało wypowiedzieć. No teraz to jest w miarę okej, bo tak słychać co nieco. Troszkę zachrypły, troszkę taki niewyraźny może być. Ale to już nie poradzę. Ojejku, widzicie, już guziki mylę nawet. Bo ostatnio trochę w inne gierki grałem, takie i inne sterowanie i to tak zapomniało się. Ale fajnie pierdzi. Dobra, skupmy się na tym na jeździe. Gdzie to było? Czekajcie, dom. Na zdjęciu, gdzie to? Tutaj. Aha, na pobocznych drogach domek taki. No dobra, aż świerszcze było słychać, to jest fajne. Dobra, czyli dojedziemy sobie tutaj w dół chyba, nie? Się jechało. Tak. Tylko znaleźć te domki. Te domki to powinny być gdzieś. Czy tutaj? Nie? Czy tutaj albo tutaj? Nie wiem. O, może tu? Coś takiego? Chyba nawet ten? Tak, chyba jo. No. Dobra, znacznik może nam drogę pokaże. Najwyżej na czuja dojedziemy. Gdzie to był ręcznik? Nie pamiętam. Bo ja na padzie gram niestety akurat. Aha, tutaj. Okej. Okay. No niech będzie, trochę dziwnie tak. Inaczej się jeździ. Wow. Praktycznie. O, już długi, dłuższy czas, chyba z miesiąc, coś takiego. Cały czas praktycznie tylko i wyłącznie kierownicy używam do gier. No, czyli wiadomo, w co gram, nie? Ale teraz dziwnie mi się tak na padzie jeździ, tak jakoś.
takie dziwne uczucie, nie? Nie wiem. Tak jakby ktoś, wiesz, wiecie, cały czas na padzie właśnie grał, a przerzucił się na klawiaturę do wyścigów, nie? To już można sobie wyobrazić, jakie to dziwne uczucie, nie? Strzałka miodu psa, a ten... O, wow! Sterować. To było ciekawe. No ale dobra, jedziemy. W sumie już niedaleko jesteśmy. Pierwszy punkt będzie zaliczony z głowy. No ciekawe, co za samochód. Jakiś Japończyk, czyli mam nadzieję jakiś pewnie Nissan, Subaru. Nie no, Subaru to nie. Nie ma opcji. Szczerze wątpię, że było to Subaru też japońskie, nie? Ale zobaczymy, jestem ciekaw. A przydałoby się wszystko zdobyć, nie? Jak ja to... Dobra, jesteśmy w tym domu, na tym domku obok. No fajny domek, spoko. Dobra, dom na wzgórzu, okej. Okay. Salon samochodowy, gdzie? W Santa Barbara. Santa Barbara. Już nie pamiętam, bym musiał przeczytać dokładnie. Ale Santa Barbara gdzieś tam była. Sacramento. Seattle. Santa Barbara mi się kojarzy, gdzieś tu niedaleko ona była. Ale nie wiem. Nie, to jest San Bernardino. Nie, no dobra, wróćmy do opcji, przeczytamy, bo tak będziemy szukać na oczu, ja to tak z pół godziny nam zejdzie na tym. Pomiędzy San Francisco a Los Angeles, no to tak. Na północ od Los Angeles, tak. Na północ, okej. Czyli w górę. No to mniej więcej dobrze szukaliśmy. O. Gdzieś na górze, na północ, nie? No to góra. Sacramento. Santa Barbara, ale to nie było gdzieś pod San Francisco? Nie, my jesteśmy pod San Francisco. O, Santa Barbara, o, widzicie. Jedziemy. Mamy to. Czyli mniej więcej dobrze kojarzyłem, że to przy brzegu, bo ten taki domek fajny był. Na tym takim zakręcie. Dobra, lecimy dalej. Ohoho. 4 km, no to sobie troszkę pogadamy. A już się nie mogę doczekać, bo jeszcze kiedy? Dzisiaj 31? Tak, 31. I jeszcze ile? 2 dni, jeśli dobrze myślę. Bo 2 czerwca. Wychodzi Diablo 2. Diablo 2, co ja gadam? 2 czerwca Diablo 2. Mhm. Diablo Immortal. Jestem w sumie osobiście ciekaw, jak to będzie wyglądało. Oczywiście wersja mobilna, jak żeby inaczej. Ale jestem ciekaw. W końcu to Diablo. No jestem po prostu zainteresowany tym tematem. Ostatnio dużo rzeczy się słyszałem i ciekawostek na temat... co to było? Czekajcie, Cyberpunka, coś tam wyciekło, jakieś DLC czy coś. Ostatnio słyszałem. Także... No, Cyberpunk spoko, ale moim zdaniem zamiast robić jakieś DLC czy coś, powinni już starać naprawić się tą grę, nie? Bo po prostu... No ja też nie wymagam nie wiadomo czego, żeby od nowa wszystko robili, ale no... Jak się nie da misji normalnie przejść, bo stoisz przed... Dosłownie stoisz przed punktem, gdzie masz dojść albo z kimś pogadać, no to wiecie, macie takie tekstury jak... Noki 3310, nie? I musicie czekać, patrzeć, kiedy się zrenderuje, a jak się zrenderuje, a jeszcze wrogowie się zrenderują i to takie było męczące. Dało się grać, bo ja sam osobiście grałem na PS4 akurat i dało się grać, ale no kurde, trzeba mieć cierpliwość naprawdę. Czasami to są takie momenty, że idziesz do celu i nagle nic nie ma przed tobą pod kątem tekstur ani otoczenia. Znaczy, otoczenie jako takie jest, ale nie ma tekstur i wrogów. I nagle znikąd, wiecie, powietrze was zabija, nie? Także ciekawe, ciekawe. Ale mam plany, tylko brakuje mi jeszcze jednej rzeczy niestety. I muszę po prostu przemyśleć, zobaczyć i w sumie nie jest taka tragicznie droga rzecz, którą potrzebuję do już stricte do nagrywania, nie? No...
będzie coś tam. No będzie się trochę działo, nie? Tak powiem. Nie. O Jezu. Nie powtórz, wypadł. Ja tego nie lubię. W Forzie jak fajnie to zrobili, bo to już zrobili, to było to zawsze. W Forzie, że wjeżdżasz i nawet nie widzisz, czy wjechałeś, czy nie. Tylko takie pyk, jak fotoradar, nie? Ale to taki drobnostkowy szczegół. Ja się zagadałem i teraz patrzę, że nie wyjechaliśmy z Mazda Raceway Laguna. A ja se jadę. Mhm. Fajnie. Ja to mam tak właśnie. To jest to. No klikłeś czy nie? Podróżuj. O, z powrotem. O, gadam. Pierwszy odcinek to będzie na wariata normalnie robiony, bo to... Nie ogarnąłem. Tu gadam, zadowolony, że siedzę z wami, gadam z wami i tak dalej. Czekajcie, gdzie tu jechać, żeby to... Jak to było? Jak to, w którą stronę? O Jezu, ta mapa denerwuje już mnie. A że tu... Musimy na lewo. O, samolot leci. Na lewo pojechać. Żeby zaliczyć, załapał ten punkt. Dobra. Troszkę przedłużony odcineczek będzie, ale tam radę. Uff, przejechaliśmy, dobra. Myślałem, że beton będzie. O, tu był. Czekajcie, jak tam jechać, kurde? Tędy, pod górkę, nie? Nie, no tędy przez skałę nie wiedzie. Halo, halo. O, tędy widziałem. No, ale w The Crew fajnie na kierownicy się jeździło. To fajne wspomnienia mam. Uła. Ja dobrze pojechałem? Coś mi się tu tak... A nie, dobrze, dobrze, bo tu... I tu w prawo, tak od mojej pozycji tutaj. W prawo, agresywnie. Pyk! I już powinniśmy być... No, przed nami będzie tor. Także spoko. Jej, lecimy! Troszkę się potłukł ten samochodzik. Trzeba ci ubezpieczenie, co na to powiem. Gdzie pan jeździł? A, tak trochę off-roadem, wiecie, nie? Sądząc po zniszczeniach. No kurczę, ja nie mogę, bo się zamyśliłem i znowu będę jechał 30 godzin tutaj w prawo, gościu, a nie za strzałkami jadę. Dawaj, 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 w prawo, powiedziałem. Żeby tutaj zaliczyło nam ten szary punkt, tak jak ostatnio w Lamborghini jechaliśmy. To sporo kilometrów i tak patrzę na koniec. Kurczę, nie złapało nam punkt. Już powinno nam zaliczyć, nie? Że jesteśmy jakby obok, ale musimy dojechać też bliżej. O, dobra, zaliczyło. 10 kilometrów. O, wow, 12. Halo. Nie, to jedziemy na skrót, panie. Trochę off-roadem. O, to czekajcie. A pobawimy się, a co nam to, kurczę, to nie ma spiny żadnej, ani nie wiadomo czego. Na luzaku robimy co chcemy. KTM-a bym wziął, ale na offroad to tak może coś innego. To jest taki wybór na offroad. Nie, do driftu to halo halo, nie. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczów. Nie, tu hyper. Car. Ten jest spoko. Ale na offroad, nie, to trzeba coś mocniejszego. Ten był dobry na offroad. A weźmy sobie. Jeepem już dawno nie jeździłem. Tutaj w The Crew w ogóle. No trzeba pojeździć, bo tu trzeba ten samochód za darmo zdobyć. Polar, coś tam, coś takiego, nie? Jurassic Park. Jeepy. O, zniknął na punkt. Czemu? Oj, z tą grą to pod górkę. Pod górkę jak nic. Dobra, tutaj. A, to spoko, offroadzikiem dojedziemy szybciutko. Gdzieś tu. O, niech będzie przy molo. Luźny odcineczek, fajnie, cieszę się. Też ostatnio słabo z czasem, ale po prostu... No mówiłem, praktycznie dwa dni. Tak, niedziela i poniedziałek byłem bez głosu normalnie, to tyle mówiłem, co już musiałem naprawdę, nie? Ale już
Już jest lepiej, już jest lepiej. Wracamy do życia. Nią. O nie, myślałem, że przeskoczy tam. A nie, bo tu woda. A to bym już widział, już bym wiedział, jak by to się skończyło. Plum. I koniec. Ale czekajcie, podgłośnij sobie mikrofon. Oj, bo mi się wydaje, że to może być za głośno, bo ja słyszę, jak ten. Jak ta gra. Też ciekawe ustawienia, bo to wszystko w słuchawce i muszę tak rozdzielone, muszę dostosować i pobawić się z tym dźwiękiem. O, tam samolot leci, już nie. Wii, ludzie! Ale tędy sobie pojedziemy normalnie, offroad. O nie, drzewo. O nie, skały. Jeu! Mamy to, pięknie. Och, prosto w drzewo! Musiało boleć. On ma hełma? Ma hełma. No. O, dobra, daliśmy radę. Patrzcie, pionowa skała. Okej. Jum. O, shit. Dobra. Nic się nie dzieje. O, już jesteśmy prawie. 1,5 kilometra. Gdzie mnie trąbisz? Gość. O, shit. Ja tego się nie spodziewałem, że tak pionowo do góry polecim. Lecim, lecim, dawaj, dawaj, bo tam już jeden ziomuś jest. Też robi pewnie, nie? Yo, oh shit. No do kuchni komuś prawie wjechałem dzisiaj i... O, dobra, pyk. Ja tu drugi już. O, wycwaniaczki. Kurde. Cwaniaki tam pojechał. A, Eska, czyli nowy gracz. Fajnie, fajnie. Bo tamten to już ma. Hu. I co to był? Salon samochodowy, ale w jakim miejscu? Aha, tutaj ten. Tu droga główna, tu... No dobra, tutaj na brzegu. Czyli chyba tam, gdzie on stoi nawet, nie? Z tego, co widzę. Tak, może być. Salon samochodowy. A, tu, o. Barbara's Cars. No właśnie. He, garbusek. Fajny. Fajnie zrobił. Jak ten film, ten garbus, coś takiego. Wiecie, który film, nie? Z tym garbuskiem, samochodzikiem. Zaje fajnym. Burgery w Santa Monica. O, Santa Monica. Na północny zachód od Los Angeles. Północny zachód od Los Angeles. Santa Monica to gdzieś tu chyba, nie? Ten punkt. Nie, środkowe wybrzeże, Malibu. Santa Monica, o, tu. Albo tam, gdzie ten ziomuś jest. Ale dobra, i tak będziemy jechać brzegiem, nie? Także spoko. Odcineczki z tej z historii będą dłuższe. Nie będę tam robił jakieś nie wiadomo ile. Ale lecimy jeepkiem. Fajnie jechać. Jeszcze właśnie na automacie, nie? To tak... Ja przyzwyczajony do zmiany biegów, nie? Ze sprzęgłem, a tu automat i lecimy. Gaz i koniec. Nie ma. Nie ma lipy. 3 kilometry, a to szybciutko przejdziemy. Jeszcze asfalcikiem, to pójdzie szybciutko. No, 2,5 km, no proszę bardzo. Fotoradar małego, najgorzej. Nic nie widzę. Tak, równo 246. Oh shit. No dobra, myślałem, że fajnie wyskoczę, przelecimy tam na górę, ale nie. Chyba nie bardzo. W końcu jeep, to pojedziemy offroadem. Kurde drzewo. Ale laguje, Jezu. Ach, niestety. Dobra, przeżyjmy to. Ja już prawie jesteśmy, okej.
Na skróty, nie ma asfaltu. Uuu, drzewo, nie! Oparcie. U, nie, 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 nie. Uuu, dobra, dało radę, dało radę. Nie, nie, nic się nie dzieje. Juuu. Okej. Okay. Słupek. Dobra, i gdzie to było konkretnie? Aha, tutaj. A przy plaży widzę budynek, okej. Okay. Czyli tu mamy plażę. O, czyli gdzieś chyba tutaj. Tak widziałem na zdjęciu. Coś było. A może dalej? Tyle tych budynków takich. Chyba, że tam jeszcze bardziej, nie? Przy plaży, bezpośrednio. Też może być tak, no. Czy tutaj, czy tam? No nie wiem właśnie. Ciekawe, jak to będzie chodzić właśnie po tym... W czerwcu jakoś było. Było. Ma być ta aktualizacja, 60 klatek. Nie, to jednak tam było. No, 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 no. Och. Będzie lepiej chodzić, kurczę, na lepszym sprzęcie lepiej będzie chodzić ta gra. Wtedy będziemy, och, jeździć ze wszystkim, co się da. I niby, tak jak mówiłem, ma być poprawiona z tego, co mówili, fizyka jazdy, także... Okej. Okay. Jak się postarają, to może być... To może być nieźle, nie? No czekajcie, bo ja tak sobie jeżdżę, jeszcze patrzę i nie mogę znaleźć. Aha, tutaj ten, tu, palmy, piasek, plaża. Tutaj ten... Aha, tu zjazd. Okej. Okay. No zobaczmy sobie mapę. Ojejku, to tak odsuwa się zawsze daleko. Co tam chłopaki robią? Aha. No to byliśmy tu. Kurde, tutaj jedź, gościu. Przejeżdżaliśmy, a nawet nie widziałem. God damn it. Jedziemy. Dobra, bez wypadków, bez niczego. Uhu. No, tu pojechał, bo pojechaliśmy tam prosto, okej. Okay. O, gościu. Czym on tam zajechał? Aha, on poszedł dalej, dobra. Port. O, na port. Na północny wschód od San Francisco przy parku kontenerowym. Okej, okay, na północny wschód od San Francisco. Północny wschód, okej. Okay. Góra prawo, pyk. Północny wschód od San Francisco. Aha, czyli od San Francisco to gdzieś... to gdzieś to. Tylko te tekstury, widzicie? Mhm. To tak w cyberpunku jest. Tu, tak jak tutaj, o, renderuje się. Tylko, że trochę dłużej, no ale... A to jest ten park, nie? Chyba... Północny... Jak to było? Północny wschód? Tak? To tu, nie? Od San Francisco. Chyba, że jeszcze. Nie, no Sacramento to nie. Nie, to musi być to, tak, to musi być to. Park kontenerowy. No to to. Dobra, to weźmy tu, zaznaczmy drogę. Oj. Drogę. Mhm. Też niedaleko, bo tak w górę, w dół, w górę, w dół będziemy jechać dzisiaj z tego, co widzę. Także też ciekawie. Ale parę punktów zrobimy, to z dwie, trzy części myślę. Zależy też, jakie odległości będziemy pokonywać. No, 19 km. Uuu. Myślę, że tym odcinkiem sobie zakończymy. Tym odcinkiem zakończymy odcinek. Bo 19 km. Ale to myślę, że szybko przejdziemy. Jak pojedziemy tak stricte przed siebie na offroad. Aha, zapomniałem. W Forzie. Sorry, gościu. Prosto czołowa tam nie ma. Bo zapomniałem, bo w Forzie, jak ostatnio trochę grałem, to nie ma czegoś takiego jak takiej kolizji z graczami, nie? Nikt ci nie może przeszkodzić ani uderzyć. To też jest fajne. Sobie jeździsz normalnie, nikt ci tam nie przeszkadza. Tak jak tu kiedyś mieliśmy tyle sytuacji w The Crew 2, że ktoś cię dołączał, ktoś cię uderzał, spychał. Kurde, no ja mówię, no gościu, weź, idź, zajmij się czymś, nie innym. Miejsce w pobliżu... Czego? W pobliżu dywigu. Aha, dywigu. Chyba dźwigu. Okej, okay, nie wiem. Po jakimu to ja nie wiem. O!
postał. Ale szybko przejdziemy, myślę, nie? I ją. Tak, tak. Myślę, że teraz trochę więcej pogramy w The Crew 2, ale w ogóle... A, musiałem dysk oczywiście zrobić, bo nie miałem miejsca na Valhalle. I dlatego widzicie dzisiaj dopiero odcineczek z The Crew 2. Mhm. Tak, niestety nie było miejsca, bo oczywiście muszę porządek zrobić, bo mam 3000 giga, kurde, plików i nigdy nie mam czasu ogarnąć, ale teraz już jest dysk, także spoko. I mam nadzieję, że będzie ok. Tak, Valhalle to musimy ukończyć, bo to tam po prostu musimy. To jest najlepsza gra, jaka może być. Oczywiście w tym świecie, w tym stylu, nie? Ta fabuła, historia, coś tam pamiętam ostatnio, ale tego crossovera, nie? Z Cassandru, z Odyssey. Jeśli ktoś nie ogląda u mnie, to zapraszam serdecznie u mnie na kanale. Znajdziecie oczywiście ciekawostki, bo... w opisach filmów, także spoko. No i serdecznie zapraszam po prostu. No, co jeden odcinek to inna ciekawostka ze świata wikingów i ogólnie. No ale tak, przeważnie ze świata wikingów, jakieś ciekawostki, tajemnice, jakieś coś. Jakieś do powiedzenia pod kątem fabularnym też, nie? Pod kątem też miejsc i no lokacji, miejsc, jakiś tam postaci, coś, no przeróżne ciekawostki, także mówię, zapraszam, warto, zawsze trochę więcej się można dowiedzieć, poczytać, zainteresować się, jeśli ktoś oczywiście nie wie. I ją, 10 km, okej, damy radę. Musiałem się podrapać. Bliżu miejsce w pobliżu dźwignu, ale to oby... A czekajcie, zobaczmy sobie fotę, bo tak jedziemy i to przy... A, przy tym... A, przy... Nie, no to musi być, ta. Bo w San Francisco jest ten most. Ten Golden Gate, nie? Tak, już widzę, widziałem tam. No, ta. Tu właśnie. No, to nie ma co tutaj wymyślać, kombinować, że to nie to, jak to jest to właśnie. Tylko trochę dojechać, dobra. Fajnie, bo dzisiaj wszystko brzegiem i to tak będziemy jechać w górę, w dół. Hamuj! Dawaj. Jedziemy! Kurde, tylko żeby czasami tak te lagi... Powinni to naprawić, albo nie wiem. Ale ciekawy jestem, no jak po tym update'cie to ta gra będzie chodzić. Wiecie, 60 klatek czy tam coś. I lepsza, no bo wiadomo, więcej klatek, lepsza gra, nie? W tym przypadku, w wyścigach to musi być stabilna gra, nie? A nie, że dropy, jakieś coś, nie wiadomo. No jestem po prostu ciekaw, zobaczymy. Ale 2 czerwca to będzie Diablo Immortal na mobilkach, także fajnie. Oła, jak ja tam... What the... What? Jakoś zjechać muszę, o właśnie. Ła, to nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ła, trochę bolało, dobra, jest. Jak ja tam wjechać, nie wiem. Czekajcie, coś mi tam nie pasi, okej. Dawaj, gościu, dawaj. Dawaj. Do góry. Och, pięknie się zmieściliśmy. O, tu już nie. Wow, dobra. Nic się nie stało. Okej, dobra. 7 km, o wow. Taki off-road drogowy troszkę, bo widzę trochę off-roadu, trochę drogi. O wow. No już trochę przejechaliśmy, widzę tutaj. Dostaliśmy te punkty. Znaczy codzienny challenge.
No ale jestem ciekaw, co to za japońska fura teraz weszła. Do wygrania oczywiście. No. Ale zobaczymy. Już prawie myślałem, że wydzwonię tam w ten beton. Betonowy murek. Jak te strzałki mnie prowadzą? One są nienormalne. No. Muru nie widzą, czy o co chodzi? Kto te GPS-y robił? Ja nie wiem, w tej grze. No i dobra, już zaraz dojeżdżamy do celu. Już nawet tak się fajnie, tak się... No, nawet nie patrzę na czas, nawet nie patrzę na, wiecie, na ile... Jaki to etap, który... Czy chyba czwarty, trzeci, czwarty, coś takiego, nie? Tak fajnie mi się z wami gada i gra, że aż teraz właśnie się zamyśliłem, co by tu jeszcze, jaki temat poruszyć. Aha, okej. Okay. Zostawię dużo otwartą mapę, bo to będę więcej widział. Ale już dojeżdżamy w sumie do tego portu. O, mogę zjechać. No dobra. Bym w te drzewo wydzwonił. Jak ja to ominąłem? No tego już nie. Ale tamte dwa drzewka ładnie ominąłem. Aha. Dobra, dobra, jest okej, jest okej. O nie, murek. Kurde, bolało. Tu przez wodę raczej bym nie próbował przejeżdżać. Dobra, tędy. Już jesteśmy 1,5 km, także niedaleko. Tak, start jest zaliczony, także spoko, bo zielony. Wow. A rzuca tym jak nie wiem. No, wycieczka nie w tę stronę. Jedziemy. Dobra, już dojeżdżamy w sumie do celu i już możemy sobie zerknąć, jak to zdjęcie. A, to było na przejeździe na drugą stronę. Okej, nieważne, już wiem czego szukać. A, tyle, że tu są. Aha, no nieważne. Zaraz sobie zobaczymy. No, rzuca ten jeepem, rzuca. Ale to chyba było tu. Tutaj czy tu? Czekaj, przejedziemy sobie tędy. To renderowanie, spoko. Ja bym mówiłem, ja kiedyś w jakimś odcinku mówiłem, że bym chciał nagrać Cyberpunka. No ale nie wiem, czy to taki dobry pomysł by był. To nie tu? To nie to. O, to z drugie. Ojej. Chyba, że to tamto było, ale nie, no tam byliśmy. Czekajcie, to może być ten drugi wjazd. Pojedziemy trochę na skróty. Chyba tu będzie, nie? O, właśnie, to było tu, no. Przy tych dźwigach wielkich. Dobra, mamy to. Następny punkcik. Zapora. O, zaporę. Ostatnio też widziałem zaporę. Aha. Uuu. 300 ZX. To nie jest przypadkiem. O. Silnika V6 Twin Turbo. Podwójna turbina? V6? Fajnie. To jakiś turbo hiper potwór będzie. Będzie. Dobra, zobaczymy. Zapora. A, piąty już. No dobra, ale to myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy odcinek, bo i tak do tej zapory je dojechać. Także myślę, że tutaj sobie zakończymy i przejdę do nagrywania następnego. Zobaczę, co tutaj dalej, czy coś wymyślę. Nie, bo jeszcze Valhalla się ściąga, także spoko. Jeszcze nie będzie jej. Dziś? Nie, dziś to może nie. A może? Dziś albo jutro może być odcinek z Valhalla. Także sobie zaraz zobaczymy. A na ten czas ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.